Dzień dobry, witam Was serdecznie. Słuchajcie, czy Wy też macie coś takiego, że jak tylko na przykład coś pochwalicie, to nie wiem, że dziecko przysypia noce, no to ono od razu automatycznie przestaje te noce przysypiać. Że na przykład nie choruje, no to od razu za dwa dni wiadomo, że będzie chore. No albo jak powiecie głośno, że macie jakiś plan, a bardzo Wam na tym planie zależy, no to oczywiście cały wszechświat zacznie działać, żeby Wam te plany nie wyszły. No więc napisałam w niedzielę na Instagramie, że oczywiście są wspaniałe prognozy, że idę do ogrodu i tak dalej. No i oczywiście co? No w poniedziałek pogoda była beznadziejna, w niedzielę troszeczkę udało mi się podziałać. W poniedziałek pogoda była beznadziejna, bo było strasznie zimno. Było 5 stopni, ale wiał to taki zimny wiatr, że ja wyszłam na 10 minut i nie dałam rady więcej. Piękny dzień był we wtorek, natomiast w nocy z poniedziałku na wtorek moje dziecko przyszło ze stanem podgorączkowym, więc zostawiłam ją w domu. Oczywiście na drugi dzień dziecko okaz zdrowia, no więc wzięłam ją troszeczkę do ogrodu, troszeczkę porobiłam, troszeczkę dla Was nakręciłam i cieszę się z tego, co zrobiłam, chociaż no wiadomo, mogłam zrobić więcej, no ale tak to jest, jak się głośno mówi o swoich planach. Także zapraszam Was, zobaczcie co udało mi się zrobić i mam tutaj dla Was taki krótki materiał. Ściłam trochę rabaty z ciemiernikami, bo chciałam je odsłonić, zdjęłam troszeczkę liści, bo tam spadają liście z klonu, no ale dalszych części rabaty już nie chciałam czyścić, bo widziałam, że śpią tam biedronki, także niech sobie śpią i resztę rabaty zostawiłam w spokoju. W tej rabacie wycięłam trochę jeżówek, też nie ruszam tej ściółki, tą ściółkę będę ruszać dopiero w marcu, wycinam na razie suche badyle. Takich liści jak tutaj również nie ruszam ze względu na biedronki i inne stworzonka, chociaż przywrotniki można by było już obciąć. Obcięłam seslerię jesienną. A tutaj nieobcięte egzemplarze, jak widać, budzą się już do życia i spokojnie można je obcinać. Można też obcinać śmiałki darniowe. No a tutaj sesleria skalna, jak widać, już prosi się o cięcie. Trzcinniki ostrokwiatowe też spokojnie można już obcinać. Budzą się przebiśniegi. I o dziwo kwitną już prymulki. A na trawniku ogólnie syf, kiła i mogiła. W pierwszej kolejności wzięłam się za grabienie, żeby się troszeczkę rozgrzać. No, to jest takie z grubsza grabienie, nie robię tego bardzo dokładnie, bo po obcięciu traw czeka mnie i tak kolejne grabienie. Niestety zima nas zaskoczyła i śnieg spadł, jak jeszcze liście były na drzewach, więc tak to się skończyło, że trochę liście zostało na trawniku na zimę, ale zupełnie się tym nie przejmuję. Także wzięłam się za grabienie, żeby troszeczkę tą trawę odsłonić.
obcinam drżączkę, bo ona też bardzo wcześnie się budzi. No a w dalszej kolejności również nie ruszam za bardzo ściółki, obcinam jakieś tam suche badyle i ewentualnie usuwam pozostałości po roślinach jednorocznie. Oczywiście jeszcze nie tniemy, ale ja tutaj chciałam usunąć taką leżącą gałąź, żeby mnie nie pohaczyła. No jak widzicie, ta róża i tak będzie cięta poniżej tego brązowego. Także myślę, że takie obcięcie jakiegoś tam dłuższego badyla nie powinno jej zaszkodzić. Don't leave me here high and dry. Oh,
chciałam troszeczkę uprzątnąć te byliny z tego żeleźniaka, bo myślę, że one bardziej mogą mu zaszkodzić niż go ochronić i że mogą się przyczynić do tego, że on mi po prostu zgnije. Dlatego sprzątam te byliny. Tutaj mamy paradoks astrów, które pierwsze ruszają, a ostatnie kwitną w ogrodzie. No i słuchajcie, to tyle mi się udało zrobić. Udało mi się powycinać trochę byli, udało mi się pograbić, więc cieszę się z tego, co zrobiłam. No nie mogłam wyjść na dłużej, bo niestety no córka tutaj, ona chce do domu, więc cóż ja mogę, jak ona chce do domu, no ale... Ale jeszcze a propos tych biedronek chciałam wam powiedzieć, że ja w zeszłym roku miałam dosłownie inwazję biedronek. No była inwazja najpierw mszyc, więc stąd pewnie i pojawiły się te biedronki. I naprawdę tych biedronek w zeszłym roku było bardzo dużo, więc teraz już tak no chcę uważać z tym sprzątaniem tej ściółki, tych liści, bo tam faktycznie te biedronki są i one tam śpią, więc... Więc tak, jak dopiero się zrobi troszeczkę cieplej, zobaczę, że one się zaczną budzić, to wtedy zacznę sprzątać te liście, ale też nie jakoś maniakalnie, nie mam potrzeby mieć idealnie wysprzątanych rabat, no ale troszeczkę tych liści trzeba zdjąć, także cieszę się z tych biedronek i mam nadzieję, że one ze mną zostaną. Nie wiem, czy jak powiedziałam, że się cieszę i że mam nadzieję, to one ze mną zostaną. No. Także no, nie, te biedronki niech one sobie idą, tak? No. Także dziękuję wam bardzo. No cóż, sezon ogrodniczy 2024 uważam za otwarty. Czekam na lepszą pogodę. Na razie znowu jest zimno, pada deszcz, także no mogę sobie powyglądać przez okno, powzdychać. Ale mam nadzieję, że już lada dzień znowu zrobi się ciepło, będę mogła coś tam podziałać. Także mam nadzieję, że wam się podobało, że też działacie w ogrodzie i no i co? No i do zobaczenia w ogrodzie następnym razem.